Serce rośnie, jak się was widzi. W ogóle nie czuję, że wstałam dzisiaj o 5 rano. Naprawdę robicie niesamowitą rzecz. Humor dopisuje od wczoraj. To były krótkie dni, ale mega fajnie, jest bardzo dużo ludzi. Patrzcie, jaki jest entuzjazm, mówię, naprawdę, kurczę, to jest to, co kocham, widzę, że ludziom też pasuje. Chciałem powiedzieć, że warto było 30 lat temu założyć firmę, żeby dzisiaj was tu spotkać i czekać na to 30 lat. I wszystkim życzę dużo siły, dużo zabawy i żebyśmy się wszyscy zdrowi spotkali na mecie. Siła! I z ręką w górę. Jeszcze ja! W dniu dzisiejszym odbywa się Tour de Erbut. Jest to powiązana inicjatywa Erbut i Fundacji. 10 zł za każdy kilometr i te pieniądze będą przekazane na rzecz Fundacji. Mamy 12 osób, które jadą cały dystans z Torunia do Warszawy i mamy pozostałych 90 osób, które jadą po 50, po 100 kilometrów, także niesamowita sprawa. Witam wszystkich tutaj zgromadzonych i tych w Toruniu, i tych w drodze z Torunia do Warszawy. Tych, którzy już przejechali swoje w Toruniu i jadą dalej tutaj. Jedziecie dla dzieci z Fundacji Erbut, dla tych, którzy potrzebują wsparcia i dzięki wam to wsparcie otrzymają. Zależało mi i zależy mi na tym, żeby jak najwięcej osób z firmy angażowało się w działalność fundacji. I to jest jedna z takich właśnie akcji, która pokazuje, że jednak można i że jak jest fajny cel, to ludzie angażują się, przychodzą w sobotę i jadą w jedną pętlę w Toruniu, po czym wsiadają w samochód, przyjeżdżają do Warszawy, jadą dalej, po to tylko, żeby zbierać kilometry w szczytnym celu dla dzieci, dla fundacji na terapię z psychologami. Z Torunia do Warszawy. Brawo! Brawo dla tych, co przyjechali powyżej 100 km. Brawo! Dla wszystkich i tych poniżej. Naprawdę dzisiaj jechaliście tutaj dla fundacji.